Hej, hej, dzień dobry wszystkim, słuchajcie. No i przyszedł ten czas, przeleciało 10 tysiączków, jak pstryk. Znaczy, może nie tak szybko, no ale jakoś tam przeleciało. Można by iść dalej i sobie nic z tego nie robić, natomiast i uważam, że jak już macie te 10 tysięcy pyknięte, czyli wokół tego, no to w tym momencie trzeba, słuchajcie, pomyśleć o wymianie oleju. Słuchajcie, ja jakiś czas przeszedłem na olej z GM-a to nie jest lokowanie produktu, absolutnie, po prostu ja uważam, że to jest fajny olej i na tym można spokojnie jeździć, on nie będzie się karbonizował i ma taką cechę, tutaj zobaczcie, to jest 5W40, czyli 5W30 i to jest bardzo fajny olej właśnie do zastosowań w naszych opelkach, w związku z tym, że nasz układ chłodzenia pracuje na dwóch temperaturach. On dosyć wysoko lata, na poziomie 105 stopni. W związku z tym, że tam jest termostat dwufazowy i on niejako wysoko pracuje, natomiast przy zwiększaniu obciążenia czy obrotów on po prostu nam schodzi do niższych temperatur. Tak to mniej więcej ogólnie w praktyce wygląda. Także ja dzisiaj bym chciał zrobić sobie olej. Słuchajcie, na pewno wleję do mojego silniczka coś takiego, czyli płukankę. Ponieważ ja jeszcze, słuchajcie, nie lałem płukanki, ja mam tam nieduży przebieg. Mam tam w tej chwili 142 tysiące przejechane. To jest przebieg od nowego tego samochodu. Także jest to niewielki przebieg i to jest prawdziwy przebieg, muszę wam powiedzieć. Bo wskazywałem na to, słuchajcie, wszystkie elementy, które ja tam wymieniałem i w zawieszeniach, i w układzie wydechowych, to było wszystko oryginalne GM-owskie, także raczej ten przebieg jest prawdziwy. Wlejemy sobie tego teka, wymienimy filtry i słuchajcie, ja filtry nie wymieniam najtańszych, bo te najtańsze to, słuchajcie, to jest taki papier jak prawie toaletowy, on może wam po prostu się rozlecieć, i czyli w układzie smarowania będziecie mieli farfocle i w tym momencie macie po silniku. Jak kupujecie, to kupujcie w miarę dobrych marek. Ja mam akurat, słuchajcie, filtr Febiego. Myślę, że to będzie całkiem okej. On jest bardzo droższy niż te wszystkie Chinole. No, jest taki dosyć, widać, słuchajcie, solidny. Także tak to wygląda, słuchajcie, tytułem wstępu. Słuchajcie, nie zapomnijcie dać łapę do góry, zróbcie suba kanału. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz. Koniecznie napiszcie komentarz filmu. No i słuchajcie, oglądajcie te moje filmy. Także bierzemy się do roboty. Zaraz sobie wlejemy tą, słuchajcie, naszą półkaneczkę do. Pachnie taką chemią, muszę powiedzieć. Taką pastą. Pachnie tak, że to zaraz sobie wlejemy do silnika i będziemy działać dalej. Okej, jesteśmy przy silniku. Słuchajcie, odkręcimy sobie nasz korek. Ściągniemy go. O tak. Pamiętajcie, żeby silnik był jeszcze rozgrzany. On w tej chwili, widzicie, nie wiem, czy to widać, on jest jeszcze nawet sobie lekko dymi, czyli po prostu do takiego ciepłego silnika tą płukankę sobie naszą wlejemy, o, tego naszego teka, o, żeby było wiadomo, co ja leję. O, widzicie, to jest tek 2000 i go sobie w tej chwili tutaj po prostu do naszego silnika wlejemy.
Odczekać, dobrze. Ja tego nie wlałem, troszkę zostawiłem na dnie tego preparatu. Chwilę tak zostawcie, żeby on tam się ładnie wymieszał. Można też bagnet do góry sobie tutaj, on bagniecik sobie wyciągnąć, żeby to tutaj to było dobre odpowietrzenie, żeby ten nasz płyn sobie ściekł spokojnie do naszej miski olejowej. Słuchajcie, moi kochani, jak już wlaliście sobie tego teka, naszą płukankę, no to ja to mniej więcej tak około 10 minut robię sobie przerwy. Czekam, żeby to sobie po prostu wszystko, jesteśmy przy naszym autku, jak widzicie, czekam, żeby to sobie spokojnie, słuchajcie, wymieszało się tam, spłynęło sobie do naszej komory silnikowej. No i to, co zaraz zrobię, to słuchajcie, po prostu odpalę silnik. No i tak, prawdę mówiąc, to zalecane jest, żeby przynajmniej 25 minut, żeby to ten silnik sobie pochodził z tą płukanką. A dla takiego dobrego efektu, no to gdzieś tam około godziny nawet warto, żeby ten motor sobie popracował i porządnie ten silnik się przepłukał, bo w tym momencie te wasze złogi, wszystkie te nagary, które tam macie, no to ta płukanka no nie zawsze wszystko ruszy, ale w dużej większości ona tam sobie to przetrawi i możecie mieć tam nawet taki efekt, że gdzieś tam mieliście słabe sprężenie na którymś cylindrze, to po powlaniu takiej płukanki po prostu będziecie mieli, słuchajcie, no możliwe, że wam motor wróci do w miarę optymalnego sprężenia na cylindrach, no bo będzie po prostu pracował dużo lepiej, ciszej i tak dalej, bo po prostu tych złogów nie będzie. Często jest tak nawet, że pierścienie na cylindrach, one potrafią, słuchajcie, się odblokować i zaczynają ładnie zbierać olej i to wszystko dużo lepiej chodzi, także warto coś takiego zrobić. Także ja w tej chwili, słuchajcie, z powrotem, o, założę bagnet, założymy sobie tutaj tą pokrywę silnika, o, cyk. No i słuchajcie, odpalimy auto, żeby to sobie popracowało. Także jesteśmy w samochodzie, słuchajcie. Załączamy kluczyk. Załączamy stacyjkę. I załączamy sobie silnik, tak żeby nasza furka sobie po prostu pochodziła. No i tak czekamy na, słuchajcie, pół godziny, 40 minut. To tak warto zrobić, jeżeli macie bardzo, bardzo duży nagar i widzieliście przy tych wymianach oleju, że jest to wszystko zabrudzone, no to w tym momencie, słuchajcie, warto nawet to zrobić no dobrą godzinę, żeby ten silnik pochodził. Dobrze, żeby to sobie przynajmniej godzinę polatało na tej płukance, żeby to wszystko ładnie oczyściło. Także słuchajcie, ja się wyłączę i widzimy się za jakieś 40 minut. Na razie, hej. Także słuchajcie, nasz silnik chodzi już prawie godzinkę na naszej płukance. Przy okazji wychwyciłem, że któryś z zaworów, które sterują zmiennymi fazami rozrządu, czasami się troszeczkę przycina,
na wysokich temperaturach, także no pewnie będzie następny film za jakiś czas albo z wymianą, albo tam z kontrolą tego zaworu. Słyszycie, on tam troszeczkę sobie czasami zastuka. Nie wiem, czy to dobrze słychać na filmie. Jakiś czas on po prostu słychać, że tam ma lekki problem z podawaniem oleju prawdopodobnie, no i dlatego go tam słychać na kole w zmiennych fazach rozrządu, że o, ten odgłos taki, nie wiem, czy to słyszeliście, słychać, że tam jest coś nie halo. Także ja za chwilę wyłączę silnik i będziemy sobie spuszczać ten olej razem z naszą pukatką. Zobaczymy, jak to wygląda. Także zobaczcie, nasz olej sobie w tej chwili ścieka. Podstawiłem tutaj miskę. W tej chwili to już jest końcówka, to co sobie ścieka. Pamiętajcie, żeby jak odkręcacie, to sobie założyć Torxa o numerze 45. No i takim zdecydowanym ruchem po prostu musicie odkręcić naszą olkę. Tutaj macie, widzicie tu naszą nakrętkę. Ja sobie po prostu zrobiłem w ten sposób, że przedłużyłem klucz i takim zdecydowanym ruchem to odkręciłem. W tej chwili czekam, aż cały olej z naszą płukanką zleci sobie z silnika. Ja go w tej chwili leciutko podniosłem, tak żeby tam nie miał dużych różnic poziomów. Miska, ona troszeczkę jest przechylona, jak widzicie teraz. Także ten olej sobie jeszcze ścieka troszeczkę. Ja ją za chwilę z powrotem tą samochód postawię w miarę w poziomie, żeby tam ten olej sobie ładnie równo ściekł z naszej miski. Także w tej chwili zobaczcie, auto mamy wyprostowane, mamy spuszczone, także ten olej sobie cały czas na spokojnie pod samochodem spływa. To możecie zrobić sobie pod domem i pod garażem praktycznie. Także Micha tam jest, o widzicie, pod silnikiem olej sobie na spokojnie spływa z płukanką. Czekamy, aż tam wszystko z niego ścieknie. Ja sobie podniosę tutaj tym podnośnikiem, który tam mam z boku. No i potem zobaczymy, cóż tam z tego naszego silniczka zleciało. Także słuchajcie, kochani, mamy już przygotowany z powrotem nasz silniczek, żeby go zamknąć. Tam mamy spust oleju, nie wiem, czy to dobrze widać. O, widzicie, nawet jest kropla. Także zaraz sobie założę na klucz korek spustowy i go będziemy dokręcać. No zobaczcie, także korek już tutaj sobie wkręciłem, o widzicie. Korek już mamy wkręcony. No i teraz co musimy zrobić, to po prostu sobie go ładnie dokręcić. Oczywiście z czuciem, żeby tutaj nic nie przekręcić. No, pokręcamy ręką. I za chwilę lekko go dokręcimy jeszcze, słuchajcie, pokrętłem. O, widzicie, mamy pokrętło i teraz możemy sobie ładnie dociągnąć, tylko też z czuciem, słuchajcie, żebyście nie przekręcili tego gwintu. To jest wszystko takie delikatne. To powinno się robić dynamometrem, słuchajcie. Ale ja to dokręcę z czuciem. O, i jest ok. No, tak jakbyście dokręcali się na 30 Nm. Mamy koreczek ładnie zakręcony. Można go sobie to wszystko jeszcze ładnie szmatą obczyścić, żeby tutaj nie było żadnych tam przecieków. O, obczyścimy to sobie jeszcze szmatą.
żeby potem w razie jakby coś nam, coś tam tutaj zaczęło leciutko ciec, żeby to wszystko, słuchajcie, było dobrze widoczne. Także z tym korkiem to też ostrożnie, żeby go nie przekręcić i jak odkręcacie, to też leciutko szarpnąć i on powinien wam generalnie się wykręcić. Także olej mamy spuszczony razem z naszą płukanką i zaraz zobaczymy, jak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Także zobaczcie, tak wygląda olej spuszczony z płukanką. No to zobaczcie, wygląda jak taka breja, można powiedzieć, czarna. Zobaczcie, ile tutaj tego syfu wypłynęło. To jest moje pierwsze płukanie silnika, także no zobaczcie, jak to wygląda. No jest czarny, dosłownie czarny, czarny olej, czyli tam zebrał tego syfu bardzo, bardzo dużo. Ten olej jest taki, no zobaczcie, on jest, widać, że on jest po prostu razem z nagarem. Ten olej, zobaczcie, jaki on jest ciemny. Tak wygląda, zobaczcie, olej, który po prostu, silnik, przepraszam, w którym długo olej nie był wymieniany. To będziecie mieli coś takiego, że zobaczcie, on jest taki brązowy praktycznie, czyli tam mnóstwo tego syfu jest odłożone. No i to jest zabójstwo praktycznie dla naszego silnika, jeżeli taki olej macie w silniku i to po prostu krąży i nie ma to parametrów smarnych i ma tendencję po prostu do zapychania wszystkich kanałów olejowych. Teraz słuchajcie, popatrzmy sobie na filtr olejowy, jak on wyglądał. Zobaczcie, ten filtr wygląda, jakby olej nie był wymieniany, słuchajcie, no ze 40 tysięcy kilometrów. A ja ten filterek wymieniałem 10 tysięcy temu, czyli on powinien być, no czysto, zobaczcie, jak on wygląda, jak gnój. Także no to są skutki braku wymian oleju terminowych w aucie, mimo, to jest, słuchajcie, tak zwana procedura long life. Tak wyglądają, o widzicie, filtr oleju, jak wasz silnik jest po prostu mocno obłożony nagarem, bo widzicie, no i to pewnie jeszcze będzie trzeba nieraz operację powtórzyć, żeby doprowadzić chociaż do jakiegoś stanu takiego przyzwoitego. Szkoda, że ja nie nagrałem poprzedniej wymiany, to w ogóle były, słuchajcie, dosłownie gluty na tym filtrze, więc było to naprawdę no nieciekawe. No teraz on jest troszeczkę czystszy, ten filterek, no ale pozostawia jeszcze wiele, wiele do życzenia. Także zobaczcie, filterek już mamy wkręcony. Ja tego nie pokazywałem, bo to dosyć łatwe, słuchajcie, zrobić. Jak pamiętam, bodajże nasadka 24 musicie sobie do tego wykorzystać. 24. Tak, nasadkę 24. No i po prostu tą nasadką sobie potem leciutko ten filterek dokręcić, przepraszam, obudowy filtra. Także tutaj filozofii w tym nie ma, no i teraz możemy sobie zabrać się do nalania oleju, naszego oleju tutaj z tej banieczki. O, tak jak widzicie, ja tego nie będę pokazywał, bo to dosyć też jest proste, tutaj filozofii nie ma. Także lejemy po trochu, tak żeby tam dolać sobie do stanu na oleju, słuchajcie, po środku na wskaźniku. No, zobaczcie,
Wlewamy z takiej banieczki 5-litrowej na początek sobie 3 litry. Nie lejcie od razu za dużo, tam Astra ma około 3,5 litra silnik, więc to już tak powinno być na pograniczu stanu, tak mi się wydaje. Także zaraz sobie sprawdzimy, słuchajcie, bagnetem, ile nam tego oleju jest. Także za chwilę wam to pokażę. Zobaczmy, w tej chwili nalałem 3,5 litra oleju. Na magnecie mamy troszeczkę prawie stan, czyli po środku. Ja nie wiem, czy to dobrze widać. No, troszeczkę niech to mi się złapie ostrość. No, nie wiem, czy to dobrze widać. O, widzicie? Ja w tej chwili wlałem 3,5 litra oleju, zobaczcie. Na banieczce mamy, tu mamy stan 4-5 litrów było, a w tej chwili mamy 1,5 litra oleju jeszcze, a na bagnecie mamy troszeczkę do nie po środku, ale tu mamy taki praktycznie, słuchajcie, prawie minimum. No to przy takim poziomie oleju to może wam się zapalić w Oplu kontrolka oleju, bo Opel jest bardzo, słuchajcie, czuły na tego typu historie, także musimy po prostu sobie jeszcze z banieczki troszeczkę dolać tego oleju. Ja wleję gdzieś tam, myślę, że 0,5 litra po troszku. Ja wleję 250 gram i zobaczymy, jak się zachowa nasz bagnet. O, zobaczcie, w tej chwili dolałem jakieś, to jest jakieś, słuchajcie, około 400 mg, 350 mg oleju. Zobaczymy, jak nasz bagnet to sobie otworzy. No, zaraz go sobie wsadzimy do silnika. Pamiętajcie, żeby zawsze bagnet ładnie oczyścić, żeby on był czyściuteńki, bez piasku, bo jak tam wam się jakieś ziarenko dostanie, no to będzie, kurczę, kaplica, więc pamiętajcie, że czystość i czystość. Ja go sobie próbuję filmować. Sprawdźcie, czy on jest po prostu czysty, nie ma jakichś tam opiłków i tak dalej, bo to jest bardzo, słuchajcie, istotne, żeby to było czyste. Także ja go oczyszczę ładnie poza kamerą. Także zobaczcie, ja wlałem do naszego Opelka 400 ml oleju, go to troszeczkę przelałem w wielkiej ilości. Producent podaje 4, ale powiem wam, że mój Opel jest taki troszeczkę chimeryczny, jak tam rzuci się olejem troszeczkę, czasami przehamowanie, to potrafi się zapalić kontrolka. Dlatego ja go delikatnie leciutko przelałem, oczywiście w takich tolerancji, to jest, słuchajcie, niewielki procent, tak, 100 ml to jest tam bodajże kilka procent, no to nic silnikowi się nie stanie. Tutaj nic nie powinno wam się stać, czyli żadnych tam dodatkowych wycieków albo tego typu historii nie powinno się wydarzyć. Tutaj mam wszędzie, słuchajcie, silnik 1.6, czyli 4 litry. 4 litry w chłodzeniu, 6 litrów, tak jak widzicie. Także warto sobie zawsze na książce zobaczyć, jak to powinno wyglądać w praktyce. Jakby wam się przelało, no to po prostu od razu musicie troszkę tego oleju sobie spuścić, żeby wam po prostu nie wybiło gdzieś uszczelnieniami. Także zobaczcie, nasz olej troszeczkę jest ponad stan, troszeczkę, nie wiem, czy to dobrze widać. On jest trochę ponad stan, słuchajcie,
może tak, o, o, teraz dobrze widać. Troszeczkę ponad stan i to jest, słuchajcie, dobre przygotowanie dla Opla. On po prostu nie rzuca tak olejem, czujnik jest bardzo wrażliwy i przy hamowaniu po prostu ta konturka Wam się nie zapali, także myślę, że to jest taki dobre lanie, leciuteńko ponad stan, możecie sobie po prostu przy wymianie ten olej zalać. Także na koniec porównanie, słuchajcie, moje oglądające, zobaczcie, to jest konsystencja nowego oleju, tak wygląda nowy olej, ten, który wlałem, a tak wygląda, zobaczcie, olej, który spuściłem z silnika. No, porównanie, zobaczcie konsystencję tego, a tego oleju. No tak powinien, olej silnika, on powinien być troszeczkę ciemniejszy, albo być taki klarowny jak tutaj. Natomiast tutaj to mamy jakiś szczyt, jakby to jeździło za 40 tysięcy albo 50 km bez wymiany. A ja zmieniałem olej 10 tysięcy km temu, także zobaczcie, co macie w swoich silnikach, jak nie było wymiany olejowych. A niestety większość silników dzisiaj Long Life to w środku ma to, co ja spuściłem niestety, także no niestety nie wygląda to dobrze. Jeszcze spróbujmy to przelać do takiej menzurki, sobie porównamy zaraz, jak wyglądają te oleje. Także słuchajcie, tak, słuchajcie, wygląda mniej więcej praca z zastosowaniem płukanki do silnika. No i na koniec zobaczcie różnica olei. To jest olej, który spuściłem razem z płukanką. Zobaczcie, jaka jest jego konsystencja. To jest jakaś, na zdrowie, to jest jakaś breja, która opływała. Zobaczcie, tak wyglądają, słuchajcie, z reguły oleje, które są spuszczane z silniki diesla, w związku z tym, że tam jest dużo, dużo sadzy i tak dalej, przy spalaniu, to one po prostu zmieniają temperaturę ze względu właśnie na zmianę temperatury spalania. No te silniki dieslowskie, one tak wyglądają. No ale to jest benzyna, tutaj nie ma wysokiej temperatury, że tak powiem, spalania jak w dieslu, więc to powinien być ten olej, powinien być w miarę czysty. Natomiast tu jest, zobaczcie, nowy olej, także sami osądźcie, jaka jest różnica. To jest po płukance, ten jest świeżuteńki olej, który wlałem, tak wygląda w tej chwili olej nowy Total Quartz do naszego silnika. Także zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o smarowanie w środku silnika. Także warto to robić, warto te płukanki z każdym, na przykład wymianą oleju, sobie przeprowadzić, żeby wasz motor był w takim, no, w dobrym stanie, bo czym lepsze smarowanie, czym czystszy olej, tym te kanały olejowe lepiej pracują, zbieranie w cylindrach jest lepsze, lepsza kompresja, same naj. Także to tyle, co ja miałem dzisiaj do dodania. Jak Wam się podobało, to dajcie łapę do góry, zróbcie suba mojego kanału, napiszcie komentarz, udostępniajcie, no i trzymajcie się do następnego filmu, hej!